Phantom Liberty ukazało się już jakiś czas temu, ale gracze ciągle odkrywają zupełnie nowe ciekawostki ukryte przez Redów w dodatku, a ja pokażę wam dzisiaj 15 moim zdaniem najciekawszych z nich. Ja jestem Jaro i zapraszam was na kolejny odcinek na moim kanale. Film może zawierać jakieś spoilery, jakby co ostrzegam, żebym później nie musiał się tłumaczyć w komentarzach, a teraz zaczynajmy. Tak jak mówili Redzi w każdej zapowiedzi dodatku, Phantom Liberty zaczyna się od tego, że V musi uratować prezydentkę Myers. No i właśnie, czy aby na pewno musi? Jeśli odbierzemy już telefon od Songbird i udamy się z nią na górę budowli przy stadionie, samolot zostanie zestrzelony, zjedziemy w dół prosto do Dogtown i zamiast pójść prosto do miejsca, gdzie rozbiła się Myers, postanowimy na przykład najpierw pozwiedzać Dogtown, zaczną się problemy. Songbird będzie nas wielokrotnie pospieszać i kazać Wi się ruszyć i uratować prezydentkę i co ciekawe, to jeśli będziemy zwlekać zbyt długo, Barkest z Kurtem Hansenem na czele faktycznie dopną swego i zabiją głowę NUSA. Wtedy nasza przygoda z dodatkiem kończy się na dobre i na tym save'ie nie będziemy już mieli okazji przejść dodatku. Ej, co ty robisz? Musisz jak najszybciej dotrzeć do wraku. Dobrze, prezydentka potrzebuje pomocy. Cholera jasna, kurwa mać. Co jest? Gratuluję, Vi. Myers nie żyje. NUSA nie mają prezydentki. Módl się, żebyśmy się nigdy nie spotkali. A! Songbird będzie wściekła i na do widzenia zrobi V zwarcie, przez które straci przytomność i można w zasadzie powiedzieć, że jest to poniekąd sekretne zakończenie Phantom Liberty, bo raczej nikt nie spodziewał się, że coś takiego może mieć miejsce. Będąc na początku dodatku trafimy też do Black Marketu, jest to miejsce pełne ciekawostek i znalazł się tu także nawet ukryty quest, ale jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Czarnym Rynku, zajrzyjcie później do tego filmu, tam znajdziecie wszystkie sekrety tego miejsca. Ale wróćmy jeszcze na moment do Songbird i samego momentu rozbicia się statku Space Force One. Gdy samolot był już na moment przed katastrofą, z samolotu wyleciała taka błękitna smuga, która moim zdaniem przynajmniej przypominała trochę lecącego ptaka, co jak się okazuje nie jest wcale takie przypadkowe. Była to bowiem Songbird katapultująca się kapsułą ratunkową. Swoją drogą jest to bardzo zastanawiające, dlaczego Songbird postanowiła uratować sama siebie, a prezydentkę zamknąć w pokoju bezpieczeństwa, zamiast zrobić odwrotnie. Później w fabule jest to nieco dokładnie wyjaśnione, ale to już pozostawiam wam do połączenia wątków. A co do samej kapsuły, to faktycznie można ją znaleźć w Dogtown. Somi rozbiła się na jakimś pustkowiu, kapsuła jak widać jest nieźle zniszczona, ale całe szczęście jak widzimy i słyszymy później, Songbird nic się nie stało. Podczas misji ratowania Myers przyjdzie nam przekradać się przez różne budynki, aż trafimy do jednego, w którym znajduje się wielki mech bojowy. Dzięki przejęciu nad nim kontroli Songbird rozbije oddziały Bargestu, ale niestety później Chimera wymknie się spod kontroli i rzuci się na jej prezydentkę, rozpoczynając moim zdaniem jedną z najlepszych scen akcji w historii gier. Wszystkie scenki, dynamika, sam udział naszej postaci w tym wszystkim, walka z mechem, no po prostu cudo. Gdy już praktycznie pokonamy Chimerę, będziemy musieli ją wykończyć, wyrywając jej rdzeń. Swoją drogą animacja pozbawienia maszyny rdzenia różni się w zależności od tego, jakie wszczepy rąk mamy zamontowane. Jeśli mamy zainstalowane ostrza modliszkowe, V ostrzami wytnie serce, jeśli mamy pięści goryla, postać po prostu wyrwie je ręką, a jeśli nie mamy ani jednego, ani drugiego wszczepu, animacja zostanie pominięta i rdzeń wyleci dopiero po wybuchu granatu podrzuconego przez Myers. A co do samego rdzenia, to można go sobie na przykład postawić na szafce w mieszkaniu V, albo przerobić na potężne modyfikacje broni, na przykład moda dającego do broni wybuchające pociski. Następna ciekawostka może nie będzie konkretnie z samego Phantom Liberty, a ogólnie z patcha 2.0, ale jest równie ciekawa. W podstawowej wersji Cyberpunka głosu Wiktorowi Wektorowi użyczał Miłogost, który niestety, ale zmarł rok po premierze gry. Redzi mieli w planach dogranie kilku kwestii dla Wiktora, zarówno nawiązujących do nowego systemu wszczepów, kiedy nasz ulubiony Reaper Dog dzwoni do V po pierwszym włączeniu gry na starym save'ie, oraz do kwestii nawiązującej do nowego sposobu na wyleczenie V, które pojawia się w Phantom Liberty. Oryginalnego głosu studio nie miało niestety jak nagrać w takim wypadku, dlatego wyszli z prośbą do rodziny zmarłego aktora głosowego, czy mogliby wykorzystać próbki jego głosu stworzone przez sztuczną inteligencję. Rodzina pana Miłogosta zgodziła się i w taki oto sposób w najnowszej wersji Cyberpunka wciąż możemy usłyszeć znany nam głos Wiktora. Co prawda jest słyszalna różnica, dźwięk jest znacznie gorszy, ale i tak jest to ciekawy sposób na wykorzystanie nowych technologii. Po bezpiecznym dotarciu z prezydentką do kryjówki musimy skontaktować się z tajnym agentem Solomonem Reedem. W tym celu udajemy się do jednego z barów, jednak okazuje Okazuje się, że miejsce stoi puste. Gdy już dostaniemy się do środka, znajdziemy tam wiszący na ścianie stacjonarny telefon, z którego będziemy musieli po prostu zadzwonić do Reeda. Jak się jednak okazuje, możemy zadzwonić też na inne numery, na przykład z wiszących obok kartek. Po wybraniu jednego z nich usłyszymy melodię z piosenki Never Fade Away, na co stojący obok Johnny się zasmuci. Wow. A gdy z kolei wybierzemy kolejny z numerów, usłyszymy melodię z intra Wiedźmina III, co od razu poprawi Silverhandowi humor. Orzesz! No i jest jeszcze trzecia opcja, znana raczej z żartów na domofonach, a mianowicie numer 80085, na co Johnny odpowie jedynie: Boże wi. Gdy już dodzwonimy się do Reeda w jego samochodzie, dowiemy się, że dorabia sobie jako ochroniarz w jednym z klubów w Night City. Niby nic specjalnego, ale jeśli przed rozpoczęciem tego questa faktycznie przejdziemy się do tego klubu niedaleko mostu prowadzącego do stacji Orbital Air, przy wejściu zobaczymy nikogo innego jak właśnie samego Solomona Reeda w przybraniu ochroniarza. Nie można z nim wejść w żadną interesującą konwersację, ale jest to świetny detal, który Redzi mogli pominąć, a jednak bardzo fajnie go dopilnowali. W pewnym momencie fabuły udamy się pod przykrywką na imprezę w Black Sapphire, organizowaną przez pułkownika Kurta Hansena. Jeśli przejdziemy się po każdym z pięter i spojrzymy w każdy kąt sali, znajdziemy tu wiele postaci znanych z telewizji i ekranów czytywania w cyberpunku. Na przykład to jest pani mówiąca o lotniskowcu Arasaki w porcie Night City, tu jest pani prezenterka wiadomości, tu pan Arifik Bal, którego chyba nasłuchaliśmy się najwięcej będąc tuż przed spotkaniem z Hanako. Tutaj jeszcze jedna osoba, którą mogliście zauważyć w jakichś programach na ekranach Night City, Welton Holt, ale co ciekawe to chwilę później będziemy mieli okazję obejrzeć świetny performance Lizzie Wizzy. Jeśli jakimś cudem go przegapiliście, bo eksplorowaliście teren imprezy albo chcielibyście go obejrzeć jeszcze raz, to jakiś czas później znajdziecie w swoim mieszkaniu wieniec Dobry Intensu z zapisanym nagraniem z tego koncertu i w taki oto sposób można go oglądać w nieskończoność. Szkoda, że nie można w tym wieńcu oglądać różnych braindance'ów, które dostajemy lub kupujemy podczas gry, ale zawsze to coś. A wracając jeszcze do samej Lizzie Wizzy, to po koncercie będzie ona stała przy barze i będziemy mogli z nią porozmawiać. Jeśli nie wykonaliśmy jeszcze dla niej zadania z podstawki gry, to po prostu postacie sobie porozmawiają. Jeśli natomiast postacie już się znają, Wi dostanie od artystki to futurystyczne nakrycie głowy, które miała na sobie podczas występu. Jest to jedyna okazja w grze, aby wejść w posiadanie tego przedmiotu, więc dobrze jest faktycznie zrobić wcześniej questa dla Lizzie Wizzy z podstawki. Sam itemek został stworzony przez prawdziwą japońską markę Takeuchi, specjalizującą się w futurystycznych elementach noszonych na głowie, czy jakkolwiek by to nazwać. Kolejną taką małą ciekawostką jest to, że jak zapewne wiecie, aby wjechać do Dogtown musimy przejechać przez takie bramki bezpieczeństwa i dopiero jesteśmy wpuszczani do środka. Ale gdy spróbujemy dostać się do Dogtown samochodem policyjnym, niestety nie uda nam się wjechać przez bramę, a na dodatek otrzymamy piękną holograficzną wiadomość prosto od serca Bargestu. Jeden z najlepszych wątków całego Phantom Liberty, czyli podszywanie się pod bliźniaków, również zawiera ciekawostki, o których być może nie wszyscy wiedzą. Jedna z nich to ukryty quest. Gdy musimy porwać samochód z bliźniakami, Reed każe Wi natychmiast przejąć nad nim kontrolę. Możemy to oczywiście zrobić, ale możemy także nieco to opóźnić, wsłuchując się w rozmowę Amerika i Aurory. Jeśli wysłuchamy ich do końca, dowiemy się o pliku z lokalizacją skrytki netranera Voodoo Boys, który pomagał nam wcześniej połączyć się z Songbird. Gdy bliźniacy będą już kaput, podłączymy się do Aurory i zamiast jednego fabularnego pliku będziemy mieli ich do pobrania aż dwa. Po ukończeniu tego questa będziemy mogli udać się do tego miejsca na mapie i podejść do tego dużego automatu, wpisać kod i otrzymamy zawartość skrytki. W środku znajduje się drzazga, spora ilość pieniędzy oraz ikoniczny pistolet. A gdy już dotrzemy do momentu kulminacyjnego, będziemy musieli zdecydować, po czyjej stronie staniemy, po stronie Reeda czy po stronie Songbird. Tak się składa, że zarówno jedna jak i druga opcja mają swoje ukryte ciekawostki. Jeśli pomożemy Solomonowi schwytać Songbird, dostaniemy się do centrali SinoSure, gdzie będzie nas gonił wielki robot zwany Cerberusem. Jeśli po pokonaniu go zbierzemy z niego komponent behawioralny oraz zabierzemy schemat na cyberdeck Kanto MK6, o którym więcej mówiłem w tym filmie, więc polecam sobie sprawdzić, albo jeśli weźmiemy schemat na strzelbę Blackwalla, to po ukończeniu finałowej misji dodatku będziemy mogli stworzyć jeden z tych przedmiotów. Ataki zarówno ze strzelby, jak i haki z cyberdeku mają fajne animacje pochłaniania przeciwników przez SI za Blackwalla, ale co najciekawsze, to co jakiś czas zarówno podczas atakowania, jak i jakichś ważniejszych momentów w questach głównych i pobocznych, z urządzenia odzywa się tajemniczy głos sztucznej inteligencji, więc można powiedzieć, że Wi ma aż dwa konstrukty w głowie. Przy questach odzywa się on zazwyczaj podczas ważnych momentów dotyczących sieci, sztucznych inteligencji, ale co dokładnie powie jest chyba losowe i powtarzalne, więc raczej trudno doszukiwać się w tych wypowiedziach konkretnych powiązań z fabułą. Jeśli natomiast zdradzimy Reeda i dalszą część gry przejdziemy po stronie Somi, będziemy musieli pomóc jej dostać się na statek kosmiczny lecący na Księżyc. Podczas eksploracji całego tego portu kosmicznego możemy natknąć się na jedno z pomieszczeń, gdzie na pierwszy rzut oka no nic nie ma, jednak jeśli zbierzemy drzazgę tam leżącą, w oczy rzuci nam się na pewno jej tytuł, Ostatnie życzenie, co oczywiście nawiązuje do książek Andrzeja Sapkowskiego z serii wiedźmińskiej, a treść jest zapewne nawiązaniem do gier Redów, gdzie w Wiedźminie III również było nawiązanie do cyberpunka. Wychodziłoby na to, że w jakiejś alternatywnej rzeczywistości Geralt wciąż żyje w świecie cyberpunka i zgodnie z prośbą zmarłej już Yennefer zawozi jej prochy w kosmos. Treść mówi o wyznaniu sobie miłości na szczycie z widokiem na cały świat, co idealnie zgrywa się ze sceną po walce z Dżinem, po której Geralt wraz z Yennefer siedzieli na statku na szczycie góry. W kartonie obok widać prawdopodobnie urnę, o której mowa w liście, wprawdzie raczej nie jest ona w stylu Yennefer, ale kto by się tam czepiał takich szczegółów. A kiedy Songbird doleci już bezpiecznie na Księżyc, a Vi wróci do Night City, można by powiedzieć, że historia dodatku się skończyła, a my nie wiemy co dalej stało się z Songbird. Jednak gdy minie trochę czasu w grze, otrzymamy tajemniczego SMS-a, który każe nam się udać w dokładnie to miejsce, gdzie podczas fabuły dodatku Vi rozmawiał z Songbird. Na miejscu czekać będzie na nas świetny cyberware, który pozwala nam użyć efektów innych wszczepów dwukrotnie bez konieczności odczekiwania cooldownu, ale co również ciekawe, to znajdziemy tam też żeton będący pamiątką z miasteczka na Księżycu, gdzie udała się Songbird. Oznacza to tyle, że Songbird zarówno bezpiecznie dotarła na miejsce, została wyleczona, a nawet wróciła już na ziemię i postanowiła zniknąć, pozostawiając Vi właśnie ten oto żeton. Niezależnie od tego, czy Somi poleciała na Księżyc, czy oddaliśmy ją później w ręce Reeda, po ukończeniu tej wersji endingu możemy wrócić się do miejsca, z którego wyruszaliśmy z Songbird vanem. Dokładnie w tym miejscu na mapie pod murem z lewej strony znajdziemy drzazgę z krótkim nagraniem, w którym Songbird dziękuje Vi za pomoc i jest szczęśliwa, że zdecydowała się mu jej zaufać. Wideo zostało oczywiście nagrane wcześniej, widzimy zresztą, że netrunnerka siedzi w tym samym wanie, którym później jechaliśmy do portu kosmicznego. Bardzo fajnie, że Redzi poukrywali takie rzeczy po mapie, bo teoretycznie historia się już kończy, ale w nagrodę za eksplorację świata gry otrzymujemy jeszcze trochę kontentu, który w jakimś tam stopniu zaspokaja nasze pytania, które rodzą się po zakończeniach. Wiele z Was z pewnością pominęło tę kolejną ciekawostkę, bo jest to taki etap w fabule, gdzie trzeba raczej działać szybko i nie ma zbytnio czasu na rozglądanie się, gdy musimy udać się do windy na dach. Na przeszklonym piętrze zobaczyć możemy Mr. Blue Eyesa obserwującego nas tak samo jak podczas spotkania z Peralezem w podstawce. Sama Songbird wyjawia Vi, że bilety na Księżyc załatwił jej jakiś mężczyzna ze świecącymi na niebiesko oczami. W jednym z endingów podstawki ta sama postać ogarnia z Vi kontrakt w kosmosie, konkretnie napad na Crystal Palace, więc zapewne Mr. Blue Eyes ma coś wspólnego z takimi lotami w kosmos. Nawet gdy odjeżdżamy już pociągiem Songbird po epickiej scenie hakowania wszystkich przeciwników energią Blackwalla, po raz kolejny możemy zobaczyć Mr. Blue Eyesa stojącego w deszczu z parasolką. Świetnie by było, gdyby w kolejnym cyberpunku Redzi bardziej rozwinęli wątek Mr. Blue Eyesa, bo jego historia wydaje się bardzo ciekawa i sama postać jest dość często porównywana do Gauntera Odima z Wiedźmina III. Podobieństwa raczej nie ma, choć kto wie, może w przyszłości dowiemy się o nim czegoś więcej. A czy wiedzieliście, że według wstępnych planów Redów teren Arasaka Waterfront również miał być dostępny do zwiedzania? Obecnie w grze jest on kompletnie zamknięty i nie da się do niego w żaden normalny sposób dostać, jednak całe szczęście istnieją mody, które to umożliwiają. Jest tam sporo ulic, budynków, drzwi, bram, więc jakieś plany na tę miejscówkę były. Być może miała ona wejść do gry razem z Phantom Liberty, może planowano dodać ją wraz z drugim dodatkiem, który finalnie się nie ukazał i już raczej się nie ukaże. Trudno powiedzieć, ale raczej gdyby Redzi nie mieli co do tego miejsca jakichkolwiek planów, nie byłoby ono tak dokładnie przygotowane. No i na sam koniec jedna z moich ulubionych ciekawostek, niestety jest ona strasznie trudna do odnalezienia w grze. Zapewne pamiętacie wszystkie komentarze zaraz po premierze podstawki, że w napisach końcowych znaleźli się podpisani Quebo na Fida i Tako Hemingway. Ze znalezieniem Quebo gracze nie mieli żadnego problemu, bo był on stacjonarnym NPC cyberpsycholem, ale z Tako było już gorzej. Początkowo gracze myśleli, że Filip śpiewa w tej piosence, która gra podczas wyjeżdżania z Jackiem z garażu po zleceniu Sandry Dorset, ale okazało się to ślepym tropem i trzeba było szukać dalej. Przez niemal 3 lata gracze nie znaleźli głosu rapera w grze, no i nie ma się co dziwić, bo został on dodany dopiero w dodatku. A, chcę mnie wymazać! Demony. Znalazły wyjście z sieci. Nie ma czasu. Jest on zwykłym agresywnym NPC, który może zrespić się dosłownie wszędzie w Dogtown. Kwestie, które wypowiada, są wprost wyjęte z Biblii, niestety nie ma z nim związanego żadnego questa ani nic, oto możemy go posłuchać, szturchnąć go 2 razy i posłać mu kulkę między oczy. I to byłoby na tyle w tym odcinku. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, o których ciekawostkach z tego odcinka nie wiedzieliście, a może znacie jakieś inne ciekawe albo ukryte przedmioty i questy, również możecie napisać o nich w sekcji komentarzy. A jeśli ten film wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrypcji, a ja już się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!